Moi drodzy, środkową część zwiastunu, ten kawałek materiału, chciałem dedykować nie tylko samym rolnikom, ale nam wszystkim. Nam, konsumentom, ludziom, którzy konsumujemy, którzy zjadamy żywność, którzy żywimy się, odżywiamy. Dlatego, że błędem w myśleniu dużym jest to, że to nas nie dotyczy, bo nie jestem rolnikiem, nie posiadam hodowli. Kochani, proszę Was o skupienie dosłownie... 5-7 minut więcej Wam nie zajmę, a jest to bardzo ważne, dlatego że znowu jest widać, że wszelakie media głównego nurtu ten temat może przypadkowo, a może celowo ominęły. Moi drodzy, mamy złożony wniosek, który ma docelowo doprowadzić do końca hodowli, jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt w Europie. I żeby była jasność, powiem to bardzo wyraźnie to się jeszcze nie stało, ale ktoś już przy tym grzebie. Jak sobie poszukacie na Bankier.pl, to znajdziecie artykuły, gdzie jest jasno powiedziane, co jest planowane. A na wolną chwilę zapraszam Was na HektarWiedzy.pl. Jako twórca pierwszego w Polsce i na dzień dzisiejszy prawdopodobnie jedynego w 100% niezależnego portalu z wiedzą rolniczą, bez zachodnich korporacji, bez zachodniego kapitału, nie jest łatwo, ale udało się. Jest nas coraz więcej. Dzisiaj są nas już tysiące. Zapraszam Was na portal tworzony z pasją. Stworzony z zamiłowania dla rolników, dla ludzi, którzy zajmują się rolnictwem, z wiedzą, z doświadczeniem, z poradami. hektarwiedzy.pl Została złożona na ten moment, na razie powoli, delikatnie mówiąc, inicjatywa pseudobywatelska. Przeczytajcie sobie to tu i też pod linkiem. Kochani, skupmy się, bo to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, która ma uderzyć. W bezpieczeństwo nas wszystkich, w niezależność żywnościową w tym momencie, nieenergetyczną, tak? I w takie, delikatnie mówiąc, normalne życie. Kochani, jeżeli jakieś czubki dzisiaj już grzebią, żeby zbierać podpisy, żeby przygotowywać wnioski, żeby opłacać te wnioski, żeby to składać w europarlamencie i to jeszcze robione jest po cichu, bo przecież to nie jest nagłośnione, to nikt tego nie robi za darmo i nikt tego nie robi po to, żeby to było za darmo. To jest robione konkretnie w celach biznesowych. Na dzień dzisiejszy zaczyna się cały czas opowiadać ludziom bajki, wam też, osobom, które nie mają gospodarstw, jeżeli tego słuchacie, że gdyby nie rolnictwo, to klimat by się nie ocieplał, że rolnictwo to jest największy wróg, że każda hodowla to musi być cierpienie zwierząt, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, pochodzę z gospodarstwa, gdzie mieliśmy hodowlę bydła, tak? i zajmowałem się tym kilkanaście lat. Jak mi ktoś będzie wmawiał, że każda hodowla to jest cierpienie zwierząt, że mm, każde prowadzenie, niezależnie od tego, czy to bydło, czy to trzoda, czy to jest drób, to musi być źle, to ja powiem tak. To jest jasne kłamstwo. Dlatego, że są w Polsce, nie tylko w Polsce gospodarstwa, gdzie ludzie prowadzą i zajmują się hodowlą zamiłowania, a nie tylko dla chęci zysku, bo jedno z drugim można pogodzić, są ludzie, są rolnicy, którzy prowadzą to po Bożemu, zachowując standardy, powodując, że te bydło, czy ten drób, czy ta trzoda wcale nie jest w nieludzkich warunkach żywiona, utrzymywana i tak naprawdę te potrzeby bytowe nie są takie, jak jest to opisywane w najgorszych materiałach, w najgorszych filmach, czy to w najgorszych, uwaga, ciekawostka, blogach, e, które dziwilibyście się finalnie, kto je opłaca. Kochani, mamy taki dziwny stan, w którym najgorzej jest właśnie w korporacjach, dlatego że jeżeli są to małe gospodarstwa, o które w Polsce się walczyło i walczy, Małe, a daj Boże jeszcze rodzinne gospodarstwa, to tam właśnie te warunki normalności dla zwierząt są na dużo lepszym poziomie niż tam, gdzie weszły korporacje, niż tam, gdzie jest potężny pieniądz, gdzie jest zachodni kapitał i gdzie właśnie liczy tylko zysk ze sztuki. I teraz jest taka dziwna ciekawostka, że wraz z zachodem przyszło do Polski takie a nie inne podejście do hodowli, które nijak się ma do zamiłowania do rolnictwa i nijak się ma do ludzkiego traktowania zwierząt, bo tam. Uczy się tylko i wyłącznie rolników i ludzi, co się zajmują rolnictwem, że liczy się tylko zysk. A dopiero potem daleko, daleko jest inna rzecz. To wszystko kreowało i kreuje model e, rolnictwa, który jest nieludzki, bezduszny i dla którego mają się liczyć tylko i wyłącznie złotówki czy też euro. Finalnie to jest podkład pod to, żeby zrobić to. I teraz, dla tych z Państwa, którzy myślą sobie, że jest Wam wszystko jedno, bo wierzycie w to, że. Takie mięso jest zdrowsze, nie ma antybiotyków. Kochani, nic bardziej mylnego. Dlaczego? Dlatego, że najmądrzejszym tworem na naszej planecie jest przyroda, a raczej ekosystem, który został w sposób doświadczalny, samoczynnie zbudowany. Jeszcze się nie zdarzyło, myślę, nie tylko ja to widzę, ale również państwo też to zrozumieją, żeby człowiek w czymkolwiek był w stanie w sposób wydajniejszy i lepszy poprawić przyrodę. Po prostu się nie zdarzyło. I teraz, jeżeli my zaczniemy działać w ten sposób i dołożymy do tego inicjatywy związane z drogą w kierunku zmniejszaniu produkcji żywności w Europie, to niebawem wyjdzie jakiś nie do końca normalny człowiek i zacznie wam wmawiać, że żywności brakuje i ta syntetyczna jest dla Was jedynym wyjściem. Moi drodzy, pytaliście mnie kiedyś, kiedy to będzie? Kiedy można będzie to kupić? Pamiętacie, jak wam pokazałem to bidon? No to już jest. Można go kupić w tej samej zakładce, co się przedłuża portal. Wybaczcie, że to tyle trwało, ale szukałem czegoś porządnego. Dobrze wiecie, że czapki, te, które mam na głowie, one się sprawdziły. Opinie wasze są takie, że te czapki są dobrej jakości. Nikomu się nic nie popsuło, nie odleciało. Ja bardzo chciałem, żeby to było właśnie zrobione. Jak najlepiej, bo nienawidzę sam dziadostwa i sam staram się zawsze Wam polecać wszystko tylko w to, co wierzę, bądź tak naprawdę to, czego jestem pewien, że zadziała z takich czy innych powodów. Bidon, jak bidon, co jest ważne, że zrobiłem laserowe wypalenie. Dlaczego? Dlatego, że wkurza mnie to, jak robi się dziadostwo, robi się różnego typu laminacje, nadruki, to wszystko jest kaszana. Zobaczcie, nie wiem, czy widać z boku. Ten bidon już noszę dwa miesiące prawie, bo to był testowany. Sprzęt, zobaczyć, czy to nie odleci, czy to nie to. Tak naprawdę, laserowy grawer jest drogi, ok, ale przynajmniej wiem, że nie odleci, że Wam się to wszystko nie pokitosi, że wygląda to nieźle. Pamiętajcie też o tym, że przypomnę, każde z, każda złotówka, każdy zeta, który zostanie z tego bidonu, to wszystko idzie na rozwój portalu, który wspólnie tworzymy. Zatem, jeżeli chcecie wesprzeć portal, ale i chcecie mieć taki kubek, po prostu do tej kawy, czy na pole, czy nie tylko. To powiem wprost. Tam gdzie zawsze zerknijcie. Jak macie pytania, to piszcie. Nie chcę tu rozpowiadać i reklamować kubka, ale chyślcie, żeby były jakieś gadżety, mogę powiedzieć tylko tyle, jakością ten kubek jest jak czapka. Nie zawiedziecie się, przepraszam, nie zawiedziecie się. Po prostu, tak jak powiedziałem, albo coś porządnego, albo nic. I dlatego to nie kosztuje 20 zeta. Bo jak powiedział, ile kosztuje same wypalenie laserowe znaku, to jest więcej niż te właśnie 20 zeta. Ja może dodam. Że ludzkość od zawsze odżywia się mięsem zwierzęcym. To nie jest coś, co było wymyślone 100 lat temu. Przypomnę, że pochodzenie człowieka jest jaskiniowe, gdzie ludzie nie byli wegetarianami, ale nie dzień dzisiaj o tym. I ludzkość przetrwała to wszystko, tylko że tam było to w zgodzie z ekosystemami. Ta droga jest drogą jednokierunkową. I dzisiaj stawiam na szali swoje dobre imię, że to nam się odbije kiedyś czkawką. Wielu z nas nie rozumiało tych wszystkich akcji związanych z nadmuchiwaniem banki covidowej. Dzisiaj obserwujemy i każdy wyciąga własne wnioski, ile z tych wszystkich informacji było prawdą, ile nie. Teraz w tle robi się to. Ja chcę Państwa nie tyle ostrzec, tylko poinformować, że robi się to bardzo po cichu. Bo jakoś nie słyszałem od nikogo z rolników, nie zostałem zarzucony mailami, panie Ciarku, wszędzie głoszą, że będzie to i to. Robi się to bardzo po cichu, żeby nie daj Boże się obywatele czy tej konsumenci nie dowiedzieli. Ja Was proszę o to, żebyście ten materiał udostępniali, żeby jak najwięcej z nas, powtarzam, nie rolników, też o tym wiedziało. Ponieważ nie chciałbym, żebyście kiedykolwiek zderzyli się ze ścianą, że pójdziecie do sklepu, nieważne czy marketu, czy nie, czy lokalnego, czy dużego, i zobaczyli, że naturalne mięso jest niedostępne i są puste półki, albo jest tak sztucznie wywindowane cenowo, że musicie jeść dzietostwo z próbówki. Pamiętajcie, człowiek to jest gatunek, który ma za sobą, no odpowiedzcie sobie sami, ile lat ewolucji. Nigdy w życiu nie konsumował nic sztucznego. A teraz na siłę próbuję się ludziom mówić, że to jest lepsze. Was proszę o to, żebyście sami wyciągnęli wnioski. Nie musicie się ze mną zgadzać, ale pomyślcie i wyciągnijcie sami wnioski. Poszukajcie sami informacji, dlatego, że to jest kolejny przykład tego, jak w krótkim czasie wmawia się ludziom różne bajki. Te bajki są dla nas szkodliwe, bo gdyby to było robione uczciwie, to powinno być mega nagłośnione w telewizji, w radiu, w mediach, na sieciach. Internetowych i tak dalej, żeby każdy mógł się dowiedzieć, poczytać, wypowiedzieć, zabrać głos. A tu chodzi o to, żeby jak najmniej ludzi o tym wiedziało, nie dajmy się, i kolejny raz was proszę, udostępniajcie ten materiał, żebyśmy przede wszystkim wiedzieli, co się dzieje. Bo decyzję to każdy z nas podejmuje sam, ale podejmujmy ją w sposób świadomy, to znaczy taki, gdzie doskonale wiemy, jakie są wady i zalety konkretnej decyzji, co za tym idzie, co możemy zyskać, i czy w ogóle. Tak naprawdę, uwaga, możemy coś zyskać. Tak, tak, więc.